Z tej strony Sławek, witam Ciebie na kanale Ciekawa Bydgoszcz. Od wielu, wielu lat bydgoszczanie nie darzą wielką sympatią Torunia i nawzajem. Nie jest to konflikt zbrojny, ale zawsze gdzieś pod świadomości istniała ta rywalizacja między tymi dwoma miastami. W tym odcinku odpowiem sobie na pytanie, jak to wszystko się zaczęło i dlaczego te dwa miasta tak między sobą rywalizują. Oczywiście film ten nie ma na celu urazić jednej lub drugiej strony, tylko przedstawić historię i na podstawie jej wywnioskować, jaki jest faktyczny powód tego sporu. Zachęcam do komentowania filmu i dzielenia się opiniami na temat tej sytuacji. Oczywiście po obejrzeniu całego materiału i uzyskaniu informacji, jakie jest podnóże tego konfliktu. W poprzednim odcinku poruszyliśmy temat tajemniczej pani z walizką. Jeśli ktoś tego odcinka nie obejrzał, gorąco zachęcam. Pamiętacie o akcji charytatywnej z tego odcinka? Mówiłem w nim, że za każdą poszczególną aktywność, którą teraz widzicie na ekranie, wpłacam daną kwotę na cel charytatywny. I oczywiście słowa dotrzymuję. Kwota, jaką uzbieraliście, wyniosła 15 zł i 3 grosze. Dorzuciłem 5 zł, aby wpłacić właśnie równą kwotę. Może nie jest to wiele, ale na pewno jest to jakakolwiek pomoc i zachęcam Was również do pomocy w tym odcinku. Oprócz aktywności, które możecie wykonać, dochodzi jedna bonusowa. Za każde udostępnienie postu na Facebook dokładamy do stawki 10 groszy na cel charytatywny. Link do postu znajdziecie w opisie, tak więc liczę na Was i życzę miłego seansu. Konflikt ten trwa już blisko 6 wieków. Toruń. Miasto wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Szczyci się swoimi zabytkami, historią, kulturą, nauką, Kopernikiem i znaczeniem w dziejach Pomorza i Polski. Bydgoszcz z kolei uważa, że jest prężniejsza gospodarczo, dwukrotnie większa od swojego sąsiada za Wisły i staje się coraz bardziej liczącym się centrum kulturalnym i sportowym. Oba miasta od wieków rywalizują o pierwszeństwo w regionie Pomorza i Kujaw. Bardziej ciekawe jest podłoże historyczne. Toruń, początkowo rozwijający się na gruncie państwa krzyżackiego, miał z tego tytułu szereg przywilejów, zachęcając ludności do osadnictwa. Bydgoszcz, która prawa miejskie uzyskała później, była grodem przygranicznym mającym strzec państwo polskie przed najazdami zakonu. Tym samym już od swojego zarania była także niejako skierowana przeciwko Toruniowi. Zaczęła się też rywalizacja w tak newralgicznej dziedzinie jak handel. Zakon krzyżacki był przeciwny rozwojowi lokalnego ośrodka handlowego w Bydgoszczy. Ówczesna rywalizacja w handlu pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem to nie tylko intrygi i zakulisowe działania. Na początku Wielkiej Wojny Polsko-Krzyżackiej w 1409 roku Bydgoszczanie na własną rękę atakowali płynące Wisłą statki toruńskie. W odwecie Krzyżacy najechali na Bydgoszcz i wyrządzili miastu poważne szkody. Mieszczaństwo toruńskie dość szybko zmieniło front i skłaniać zaczęło się ku koronie. W XV wieku Tajna Rada Związku Pruskiego, rezydująca w Toruniu, doprowadziła do wybuchu wojny 13-letniej. Po wojnie i drugim traktacie toruńskim stało się jednym z najpotężniejszych w Polsce i zaczęło przeżywać okres swojej największej świetności. Supremacja Torunia trwała do rozbiorów. Teraz górą zaczynała być Bydgoszcz, miasto zniszczone najazdem szwedzkim i gnębione zarazami, do tej pory wielkością i znaczeniem nieporównywalnie z potężnym sąsiadem. Ojcem wzrostu znaczenia Bydgoszczy był król pruski Fryderyk II, który poprzez jej aktywację chciał z niej uczynić przeciwwagę dla Gdańska i właśnie Torunia. Miała być też bastionem Niemczyzny na rubieżach pruskiego państwa. Nie wdając się w szczegóły, można powiedzieć, że dzięki wpompowywaniu w miasto wielkich pieniędzy, Bydgoszcz powoli, ale zdecydowanie, zaczęła przejmować funkcję marginalizowanego wówczas Torunia. Zaczęła przewyższać go też liczbą ludności, ściągnięto nad brydę znanych architektów, którzy później zmodernizowali Berlin. Kolejny zwrot nastąpił po I wojnie światowej. Toruń ponownie stał się stolicą województwa, w granicach którego znalazła się Bydgoszcz. Władze Bydgoszczy ostro protestowały, wskazując na przewagę gospodarczą i ludnościową. Po II wojnie światowej Bydgoszcz bardziej pasowała na stolicę regionu i swoją szansę bezwzględnie wykorzystała. Z Torunia nad Brdę przeniesiono wszystkie ważne i mniej ważne urzędy.
Toruniowie do dzisiaj nie mogą wybaczyć Bydgoszczy kradzieży ich radia, obecne Radio Peak, i zaboru innych placówek kulturalnych, lokalnych gazet, a dyskryminacja w rozdziale środków finansowych najbardziej widoczna była w taborze komunikacji miejskiej. Po Toruniu jeździły wyeksploatowane tramwaje i autobusy wycofane ze stolicy województwa. A jeżeli interesuje Ciebie temat komunikacji miejskiej i autobusów, wpadnij na kanał Autobusy, który również tworzę, i znajdziesz tam wiele ciekawych treści na ten temat. No, Słody Toruń zyskał miano jedynego miasta powiatowego, które mogło poszczycić się własnym uniwersytetem, a dokładniej UMK. Wzajemna niechęć była widoczna nie tylko podczas żużlowych derbów, na których wznoszono jak krzyki Bydgoszcz zaorać, tyfusy, od szpitala zakaźnego zlokalizowanego nad Brdą lub w odwecie Krzyżacy. Rok 1975 mógł przynieść rozejm. Utworzono dwa oddzielne województwa, toruńskie i bydgoskie. Niestety wojna wybuchła na nowo pod koniec lat 90. w trakcie dyskusji nad nowym podziałem administracyjnym kraju. Upadła koncepcja rządu premiera Buzka, aby oba miasta znalazły się w województwie ze stolicą w Gdańsku, do czego dążyli politycy toruńscy, bojąc się ponownej supremacji większego sąsiada. I po wielu utarczkach zwyciężyła kontrowersyjna koncepcja dwóch stolic w województwie kujawsko-pomorskim. Bydgoszcz stała się siedzibą wojewody. Tu zlokalizowana jest większość instytucji administracyjno-gospodarczych. W Toruniu mieści się Urząd Marszałkowski. Chwilową radość bydgoszczan przyćmił fakt, że to właśnie samorząd zaczął odgrywać dominującą rolę w rozdziale środków finansowych. Rozpoczęły się więc walki o swojego marszałka i obrzucanie się oskarżeniami o niesprawiedliwy rozdział środków inwestycyjnych. Tym razem to Bydgoszcz zaczynała tracić. M.in. Uniwersytet Mikołaja Kopernika zagarniał Bydgoską Akademię Medyczną. Do Torunia przeniesiono też wojewódzką Komendę Straży Pożarnej. Bydgoszcz stopniowo też zaczęła tracić rangę dużego ośrodka gospodarczego. Zaczęło się przed laty od likwidacji Rometu, produkowanej Bydgoszczy. Swoją drogą, dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście odcinek właśnie o upadku Rometu. I niestety również dość niedawno likwidacji uległy zakłady Zachem. Nad Brdą postawiono na kulturę w postaci Filharmonii Pomorskiej, Opery Nowa z festiwalem, utworzenie i rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz sport, np. prestiżowe międzynarodowe zawody lekkoatletyczne czy żużlowe turnieje Grand Prix. Istotne dla miasta i regionu jest funkcjonowanie dużego portu lotniczego. Z kolei Torunia nie trzeba reklamować. Pozostanie niekwestionowaną architektoniczną i turystyczną perłą Pomorza, nie umniejszając w niczym jego pozycji. Jak można zauważyć, konflikt ten ma mocne podłoże historyczne, co może powodować tak napięte relacje między tymi dwoma miastami. Niestety czasu nie cofniemy, ale jedno, jak i drugie miasto ma wiele swoich zalet, którymi mogą się wypełniać i tym samym tworzyć piękną wizytówkę województwa kujawsko-pomorskiego. Dlatego lepiej współpracować niż walczyć między sobą. Dziękuję Ci za obejrzenie filmu i zachęcam do włączenia się do akcji charytatywnej, o której wspomniałem na początku. Życzę Ci miłego dnia lub wieczoru. Do usłyszenia.